Polskie Drogi Świętego Jakuba. Wykorzystaj swoją szansę, aby wszystko zobaczyć na nowo. Zaufaj swoim nowym doświadczeniom. Idź odważnie nowymi drogami. Odkrywaj. Tylko w dalszej wędrówce, krok po kroku, pozostaniesz na szlaku. Odkryjesz sens swojego życia. Ponieważ właściwą drogą pielgrzymowania jest codzienność naszego życia. Starszym lub większym, syn Zebedeusza, brat świętego Jana Ewangelisty, przybył na północną część Półwyspu Iberyjskiego, gdzie wraz z grupą uczniów rozpoczął prowadzenie działalności misyjnej w roku 33 naszej ery. Jednak z powodu niepowodzeń powrócił do Ziemi Świętej, gdzie został zamordowany. Świadkowie jego męczeńskiej śmierci zabrali ciało apostoła w kamiennym sarkofagu na łódź, aby złożyć je w bezpiecznym miejscu. Łódź z ciałem świętego Jakuba dotarła do brzegu Finister, co po łacinie oznacza koniec ziemi. Miejsce pochówku zostało okryte tajemnicą, a z czasem zapomniano, gdzie dokładnie spoczywa ciało apostoła. Dopiero po 8 wiekach przypomniano sobie o miejscu spoczynku świętego Jakuba. Między rokiem 788 a 838 odkryto relikwie, które zostały uznane za jego szczątki. W tamtym okresie Izydor z Sewilli w swojej legendzie podaje, iż pewien pustelnik Pelagiusz miał objawienie, w którym usłyszał, iż do grobowca świętego Jakuba przywiedzie go pole gwiazd. Santiago to po hiszpańsku święty Jakub, a Campus Stel oznacza pole gwiazd. Stąd też nazwa osady, w której wybudowano sanktuarium Santiago de Compostela. Europę spowiła pajęczyna dróg pielgrzymkowych wiodących do Santiago de Compostela. Na szlaku rozwinęły się i powstały liczne osiedla, miasteczka i miasta, a w nich kościoły, zakony i schroniska. Ślady tego zachowały się do dziś i są atrakcją turystyczną, a także podstawą infrastruktury dzisiejszego Camino de Santiago. Od kilkunastu lat w wielu krajach pojawiają się piesze i rowerowe szlaki oznaczone symbolem muszli. To drogi świętego Jakuba. Pielgrzym Jakubowy, moim zdaniem, z własnego doświadczenia to mówię także, to Liga Mistrzów Pielgrzymowania, turystyki. To człowiek, który musi sobie wszystko przygotować, wszystko ze sobą mieć, wszystko nieść na plecach. Ludzie czują potrzebę, żeby pójść, żeby oderwać się od tych codziennych kłopotów, od takiego zabiegania, przemyśleć na nowo swoje życie. Coraz więcej Polaków, myślę, że szczególnie ludzi młodych, pielgrzymuje szlakami świętego Jakuba po to, żeby nie tylko dotknąć piękna miejsca, otoczenia czy wnętrza, ale po to, żeby odpowiedzieć sobie na te podstawowe pytanie, które stawia sobie wielu ludzi. Po co żyję? Dlaczego żyję? Znów przeminął rok, a ja noszę wciąż kapelusz i buty pielgrzyma. Słońce jest wysoko, ciężko pójść w dolinę. Czasem chce tego od nas nasza droga. Przez wąwóz niesiony korzeniami dźwiga nas most. Wielkopolska Droga Świętego Jakuba rozpoczyna swój bieg na terenie jednej z najstarszych historycznie krain naszego państwa, Wielkopolski i Kujaw. Bazylika Trzemeszyńska w swoim obecnym kształcie pochodzi z wieku XVIII, ale ona właściwie jest jednym z najstarszych kościołów w Polsce. Teraz jesteśmy pod kopułą, ogromną kopułą, którą projektował Pompeo Ferrari, architekt włoski, który w Wielkopolsce pozostawił po sobie wiele wspaniałych prac, wiele dzieł architektonicznych. W tym klasztorze, w kościele klasztornym, ciało świętego Wojciecha, sprowadzone z Prus przez Bolesława Chorobrego, spoczęło i czekało na przygotowanie godnego miejsca w Gnieźnie, w katedrze gnieźnieńskiej. Tu znajduje się pierwsza stolica Polski, Gniezno,
gdzie w X wieku powstał na wzgórzu Lecha gród, którego pierwszym władcą był Mieszko I. Gniezno od Santiago de Compostela dzieli 3550 km około, bo to zależy, którą drogą się pójdzie. Ale 3500 km, które teraz każdy może przejść, nie pokazując na żadnej granicy żadnego papieru, żadnego pozwolenia. My, jak święty Wojciech, możemy iść przed siebie. Archikatedra pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Wojciecha nosząca tytuł Bazyliki Mniejszej stanowi miejsce kultu pierwszego polskiego męczennika, a dawniej była siedzibą pierwszego polskiego arcybiskupa. Na tym odcinku szlaku świętego Jakuba warte zwiedzenia są również kościół i klasztor franciszkanów oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego. To miejsce jest wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju dla każdego Polaka. Udając się w stronę piekar, mijamy jeszcze zabytkowy cmentarz z barokowym kościołem pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Stąd, kierując się w prawo przez piekary, dochodzimy do Braciszewa. Następnie mijamy Kiszkowo, Żegnowo, Żydówko i Siemianowo. Dochodzimy do Waliszewa, gdzie znajduje się drewniany kościół filialny pod wezwaniem świętej Katarzyny. Dalej mijamy Pole Lednickie, gdzie od 1997 roku odbywają się słynne ogólnopolskie spotkania młodych Lednica 2000. Szlak prowadzi dalej przez Skrzetuszewo, Głębokie, Charzewo, Sroczyn aż do Turostowa. Przez Puszczę Zielonkę docieramy do Dąbrówki Kościelnej, rozległej wsi stanowiącej lokalne sanktuarium maryjne, gdzie znajduje się kościół pielgrzymkowy pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wędrując tym odcinkiem szlaku możemy podziwiać park krajobrazowy Puszcza Zielonka. Lasy stanowią tu około 80% obszaru i są to głównie bory sosnowe. Rzeźba terenu ukształtowana została przez lądolud. Znajduje się tu około 50 jezior otoczonych lasem. Wznosi się tu również pas wzgórz Moreny Czołowej z najwyższym wzniesieniem Dziewiczą Górą, przez który biegnie wielkopolska droga świętego Jakuba. Wyruszyć. Wybrać się w drogę. Wyruszyć. Podążyć za tęsknotą. Wyruszyć. Zebrać się na odwagę. Wyruszyć. Opuścić to, co znajome. Wyruszyć. Odważyć się na nowe. W pierwszym kroku jest cała droga. Podążając tym szlakiem docieramy do Trzebiny, uroczej miejscowości z barokowym pałacem, wokół którego znajduje się park krajobrazowy dostępny dla turystów. To miejsce znajduje się na dawnym pograniczu polsko-niemieckim, także ówczesny właściciel pałacu, baron von Leysen, nie przyjął polskiego obywatelstwa, także wiele tajemnic, które tutaj można było spisać, odnaleźć, po prostu przepadło. No, wielokrotnie pytano mnie tutaj, czy straszy. Ja powiedziałem, że nie straszy, ponieważ nie ma białej damy. Biała dama wyjechała. Stąd przez miejscowości Niechłód, Osowa Sień, Wschowa, Konradowo, Zamysłów, Wilków, Serby wędrujemy aż do Głogowa, a konkretnie do miejscowości Jakubów, gdzie powstała inicjatywa szlaku pątniczego. Kościół w stylu tak zwanego chłopskiego gotyku pochodzi z końca XIV wieku. Wróciłem od grobu apostołów świętego Piotra i Pawła z Rzymu, modliłem się przy grobie błogosławionego Jana Pawła II, dziękując mu za to, że od wielu już lat w Polsce odtwarzany kult świętego Jakuba starszego apostoła, jego szlaki prowadzące do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela na nowo ożywiają przez pielgrzymów, przez tych, którzy pragną odszukać na nowo sensu i celu swojego życia. Na
Znajduje się tu również źródełko zwane Studnią Jakubową. Był to magnes dla wędrowców i pielgrzymów, gdyż wierzono, że woda ta pomaga w gojeniu ran i wzmacnia organizm, poprawiając wzrok i lecząc z bezpłodności. Za źródełkiem rozciąga się założony w 2001 roku rezerwat Buczyna Jakubowska o powierzchni 19 hektarów i rezerwat leśny Uroczysko Obiszów. Kolejno Szlak Świętego Jakuba prowadzi przez Grodowiec, Komornik, Polkowice, Sobin, Nową Wieś Lubińską, Pogorzeliska, Chocianów, przez Bory Dolnośląskie, Nową Kuźnię, Modły, Tomaszów Bolesławiecki, Nowogrodziec, Radogoszcz, Lubań, Pisarzowice, aż do Henrykowa Lubańskiego. W Henrykowie przechodzimy obok kościoła Świętego Mikołaja, który otoczony jest murem cmentarnym z krużgankami. Jego początki sięgają jeszcze XIII wieku. Idąc dalej, wyznaczonym szlakiem docieramy do Cisa, który jest najstarszym drzewem w Polsce, a nawet w całej Europie Środkowej. Cis liczy sobie około 1300 lat i pomimo wielu uszkodzeń podczas wojen napoleońskich jest w dobrym stanie. Minąwszy Cis w Henrykowie, udajemy się szlakiem do Sławnikowic. Zbaczając ze szlaku wchodzimy do Gronowa. Wieś ta została założona w XIV wieku. Znajduje się w niej kościół Matki Bożej Królowej Polski. We wsi odnawiany jest zabytkowy zespół dworski z dworem z XIX wieku, w którym właścicielka chętnie gości pielgrzymów Szlaku Jakubowego. Przyjmujemy pielgrzymów prywatnie, mamy specjalny pokój dla nich, bo wiemy, że taka ciężka droga jest dla nich trudna, trzeba wszystko samemu zorganizować, potrzebują odpoczynku, czują się u nas bardzo dobrze i to są nasi najwspanialsi goście, muszę tak powiedzieć. Ta mentalność i psychika, nastawienie pielgrzyma to są dla nas też niesamowici ludzie. Na zachód, przez południową część Dolnego Śląska prowadzi sudecka Droga Świętego Jakuba. Na historycznych traktach, wykorzystujących stare drogi i ścieżki od sanktuarium w Krzeszowie, doprowadza nas do Lubania i łączy się na granicy Dolnego Śląska i Górnych Łużyc z innymi trasami Camino de Santiago w Polsce. Jest to bardzo ważne miejsce na drodze Świętego Jakuba. Znajduje się tu zespół klasztorny, w skład którego wchodzi sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, kościół Świętego Józefa, Mauzoleum Piastów Świdnicko-Jaworskich, Dom Opata oraz pocysterski klasztor sióstr benedyktynek. Z Krzeszowa dochodzimy do Betlejem. Jest to osada o charakterze rekreacyjno-duchownym. Znajduje się tu drewniana pustelnia oraz kaplica betlejemska. Z Krzeszowa po przejściu 6 km dochodzimy do Kamiennej Góry i Czarnowa, jednej z najwyżej położonych wsi w Rudawach Janowickich. Następnie szlak przez wzgórza Kamiennogórskie prowadzi do Kamiennej Góry, przechodzi obok kościoła zbudowanego 300 lat temu przez protestantów, jednego z 7 kościołów łaski, drugi spotykamy potem na drodze sudeckiej w Jeleniej Górze. Mijając Kowary i Bukowiec docieramy do Mysłakowic i Domu Tyrolskiego. Mysłakowice. Tyrolczycy, którzy dotarli tutaj w 1837 roku, też można powiedzieć byli pielgrzymami. Ze względów religijnych musieli opuścić swój kraj, musieli opuścić Tyrol, Zillertal i przenieść się właśnie tutaj, w Kotlinę Jeleniogórską. W tym sensie pielgrzymi dzisiejsi mają wiele wspólnego z tamtymi Tyrolczykami. Ale tak patrzę na ten pomnik przed Domem Tyrolskim w Mysłakowicach. Glaube und Leid, mamy takie jego motto, czyli wiara i cierpienie. To też pewne doświadczenia, których nabywa, które wzbogacają pielgrzyma na drodze Świętego Jakuba. I dzięki nim potem spogląda on zupełnie inaczej na siebie samego, na swoje życie i na wszystko, co go otacza. Znajduje się tu także kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa z marmurowymi kolumnami przy wejściu do świątyni, które pochodzą z wykopalisk archeologicznych w Pompejach. Odwiedzając Jelenią Górę, kierujemy się do Siedlędzina, gdzie na początku XIV wieku zbudowana została wieża książęca.
Przetrwały w niej unikatowe malowidła ścienne, przedstawiające przygody Lancelota z jeziora i jego historię. Są to najstarsze malowidła o tematyce świeckiej z 1360 roku. W wieży książęcej w Siedlęcinie malowidła to jedna perełka, a druga rzecz niezwykle cenna to sama konstrukcja. Malowidła powstały około roku 1345, powiedzmy sobie w połowie wieku XIV. Natomiast te belki, ta konstrukcja, one pochodzą z drzew, które zostały ścięte zimą z roku 1313 na 1314. 700 lat temu. Dobry rocznik, 1313. Wrzeszczyn, Maciejowiec, Radomice, Wojciechów to miejscowości na szlaku świętego Jakuba. We Wrzeszczynie znajduje się Jezioro Wrzeszczyńskie. Najmłodszy z zespołu bobrzeńskich sztucznych zbiorników między Jelenią Górą a Pilchowicami. Tu pielgrzymi znajdą także schronienie w Kowalowych Skałach. 8 lipca 2011. Nie droga jest trudnością, lecz trudności są drogą. Z pielgrzymkowego szlaku jakubowego, droga sudecka, który wiedzie do Santiago de Compostela, gdzie znajduje się grób świętego Jakuba, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za miłe przyjęcie, jedzonko i ciszę. Z pielgrzymkowym błogosławieństwem i zapewnieniem o modlitwie Buen Camino. Szczęściem było Was spotkać na szlaku świętego Jakuba, a dobre serca i uśmiech oraz piękne otoczenie i cisza były ukojeniem dla zmęczonych nóg. Buen Camino. Wyruszamy niebieskim szlakiem przez dziki wąwóz i dalej Doliną Bobru, ciągnącą się do Maciejowca. Lubomierz, Gryfów Śląski, Biedrzychowice, Olszyna. W Gryfowie Śląskim zwiedzić możemy kościół świętej Jadwigi z XV wieku, wybudowany w stylu późnogotyckim. Wewnątrz drewniany ołtarz z symbolami cierpliwości, roztropności, nadziei, sprawiedliwości i męstwa. Pochodzi z 1606 roku. Ciekawe jest także epitafium rodziny Szawgoczów, które wykute jest w Piaskowcu. Jest ono naturalnej wielkości z postaciami zmarłych członków rodziny, a wykonane zostało w epoce renesansu. Z kościoła wchodzimy na szlak niebieski, który prowadzi nas do Biedrzychowic, Olszyny i Lubania. Ważnym przystankiem na drodze świętego Jakuba jest kościół w Uniegoszczy. Pielgrzym Paweł sobie przylazł z Wrocławia i po 6 dniach pieszej wędrówki dotarł właśnie tutaj. Dalej z rana lecę do samego Santiago. Mam nadzieję dotrzeć do 20 lipca gdzieś. A potem powrót na Woodstock. Pochodzę z Chociwia, zachodniopomorskiego. W tym roku kończę 30 lat. Bóg jest wielki. Santiago de Compostela to był ważny cel, jednak teraz dostrzegam, że wracasz do domu odmieniony. Bogaty w osobiste doświadczenia. Nie jesteś już tym samym, który wyruszył. Jednak ludzie, wiele pytań i problemów pozostało. W Santiago zabrzmi w Twoim wnętrzu dzwon, który będzie towarzyszył Ci w drodze dalszego życia. A gdy kiedyś znów zamilknie, wówczas nadejdzie dla Ciebie czas, aby znów wyruszyć do Santiago. Go! Idź, weź swój plecak, weź swoje buty. Idź, doświadczysz tylu rzeczy, otworzysz się i odnajdziesz wszystko, czego szukasz.